Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na swoim kanale. Tematem dzisiejszego filmu będzie gotowy zestaw do nawadniania na 70 metrów kwadratowych. Zapraszam na film. Na odwrocie pudełka producent umieścił trzy przykładowe rozwiązania, jakie możemy zastosować w swoim ogrodzie, czy też na terenie, gdzie ma być zastosowane nawodnienie. W skład zestawu wchodzi wąż 30 m o średnicy 20 mm. Szybko złączka do podłączenia do kranu 3/4 cala z gwintem wewnętrznym i szybko złączką od drugiej strony pod wąż 20 mm. Tutaj mamy 6 zraszaczy, kąt od 0 do 360 stopni, podłączenie gwint wewnętrzny 20 mm. Tutaj mamy kolanka od dołu do tych zraszaczy, kolanka narożne dwie sztuki łączniki proste i 6 sztuk trójników. Część teoretyczną już mamy za sobą, teraz część praktyczna, czyli jak zamontować system nawodnienia. W tamtym narożnym będzie 90 stopni, tutaj będzie 180, kolejno 180, tutaj będziemy mieli 270, czyli taki dosyć pokaźny łuczek. Tu będziemy mieli 90 stopni, tutaj też 90 stopni przed domu. Tu w kolejnym narożniku również 90. Jadąc dalej, środek będzie 360. Tu będziemy mieli takie dwa, tam no nie będzie 360, ale tak spróbuję go ułożyć, żeby oplatał w zasadzie tą choineczkę. Tu będzie kolejny i dwa pozostałe w narożnikach. I tu za chwilę będę podłączał cały układ. Teraz jeszcze Wam pokażę, jak przekopałem się i jak to wygląda. Godzinkę czasu zajęło mi jakieś, nie wiem, 20 metrów, 25 około. Wąż jest 30 metrów. Zobaczymy, ile zostanie. Będę wiedział, ile kopałem. Tutaj już jeden wpiąłem narożny bez trójnika. I tu idziemy wzdłuż schodów. Tu akurat w trawie musiałem przegrzebać ten bok i lewa strona, więc tutaj mogłem sobie śmiało pokopać, a tutaj ziemia się zgrabi z tej trawy. Tutaj jedziemy, tam dwa, tutaj trzeci zraszacz będzie, czwarty narożny i tutaj piąty, szósty. Narzędzie do cięcia, po prostu piłka, nic więcej. Tutaj wciskamy na siłę końcówka. Jeszcze można końcówkę troszeczkę nożykiem ściąć, żeby dobrze doszła do samego końca. No i tyle. Robimy dziurkę, poziomujemy. Tu robimy pion, żeby nigdzie nie był przechylony. No i wsadzamy go ładnie w ziemi.
A więc jedną sekcję z 6 zrzeszaczami mam już zainstalowaną. Teraz czas na jakąś prezentację. Zapraszam. A to będzie druga sekcja. Tutaj 90 stopni, 360, 90. Tam taki ciężko kąt nazwać, ale też będzie dosyć solidny kąt podlewania. Tutaj mniejszy i tutaj 90 stopni w samym narożniku. A teraz puść. Na razie podłączenie na sucho, teraz będę wkopywał przewody, wszystko jest szczelne. A tak wygląda podłączona druga sekcja. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli podobał Ci się materiał, pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrybowaniu mojego kanału. Trzymajcie się, cześć!